Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy tutaj zgromadzeni pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej, która napisała sobie tutaj spotkania z Europą. Więc spotkajmy się z nimi i spotkajmy z Europą. Dlaczego do nas tutaj nie wyszli? Spojrzałem na ich stronę internetową. Pracuje tutaj 20 kilka osób, które promują Komisję Europejską. Czy jest ktoś z środka wśród nas? Pytanie, nie ma, tak? Dlaczego ich nie ma? Oni promują się tylko w internecie i mówią, piszą, że Komisja Europejska ma inicjatywę ustawodawczą, że Komisja Europejska jest strażniczką traktatów. Dlatego zwracam się nie tylko do Państwa, ale i do nich być może, a nawet na pewno odsłuchają to i obejrzą. Otóż chcę tym Państwu powiedzieć, że Komisja Europejska, pod przedstawicielstwem której jesteśmy, kojarzy się przede wszystkim normalnym obywatelom z absurdami i z korupcją. Z absurdami, które są przeciwieństwem normalności, o którą to normalność zabiega wtedy raz Konfederacja i współpracujący z nią ruch Prawdziwa Europa. Przypominam Państwu, którzy może jednak jesteście tam w środku, że to właśnie z inicjatywy Komisji Europejskiej marchewka stała się owocem, ślimak stał się rybą, że wprowadziliście regulacje wchodzenia po drabinie, że wprowadziliście regulacje ilości wody w toaletach i odrębnie ilości wody w pisuarach. Ale oczywiście my wiemy, że to nie jest zwykły absurd, bo za tym kryją się pieniądze, bo w Portugalii z marchewki robi się drzemy. Aby dotować drzemy, muszą być z owoców. Więc dlatego przekwalifikowaliście marchewkę na owoc. Francuzi chcieli mieć dotacje do ślimaków, a że dotowaliście tylko ryby, więc przekształciliście je w dyrektywie środowiskowej na ryby, te ślimaki. I tak dalej, i tak dalej. Ale przejdźmy do personaliów. Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku i szefem Komisji Europejskiej, a przecież przedstawicielstwem tu jesteśmy, został José Manuel Barroso. Mowa była o socjalizmie. On był zwolennikiem Mao Tse-tunga. I od razu w Parlamencie Europejskim, w którym byłem, odbyła się debata i wniosek o usunięcie go ze stanowiska ze względu na korupcję. Miał bliskie kontakty z panem Latsisem, miliarderem greckim, któremu ułatwiał te biznesy i dlatego miał być odwołany. Po 10 latach pan Barroso nie ma wstępu do siedziby Komisji Europejskiej, dlatego że związał się z bankiem powiązanym z Brexitem. Spójrzmy na jego następcę, Jean-Claude Juncker. Zaraz po wyborach ma zarzuty korupcyjne. Parlament Europejski chce go odwołać ze względu na LuxLeaks. Po prostu wprowadził regulacje wyprowadzania pieniędzy, gdy był premierem swojego kraju i ministrem finansów, a szef Komisji Europejskiej miał z tym walczyć. Już pominę to, że chwiał się na nogach i nie kontynuował dalej swojej misji. I mamy teraz obecną panią przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Jeszcze nie została wybrana, a już w Bundestagu Komisja Śledcza oskarżyła ją o malwersację na sumę 178 milionów euro, że rozdała znajomym królika bez przetargu. I ona przyznała się do tej korupcji w Bundestagu przed tą komisją i została szefową Komisji Europejskiej. A wcześniej jako minister obrony wprowadzała gender w armii. Z czym mamy więc do czynienia? Mamy do czynienia z tworem socjalistycznym, który lansuje tutaj absurdy. Ale dlaczego? Dlaczego tacy ludzie są wybierani jak pani von der Leyen? I dlaczego ten głos, który tu słyszymy, moich przedmówców i państwa, nie wybrzmiewa w Parlamencie Europejskim? Otóż dlatego, proszę państwa, że po raz pierwszy od 19 lat, jak Polska jest w Unii Europejskiej, wszyscy polscy europosłowie głosowali za panią von der Leyen.
Wszyscy polscy europosłowie głosowali za Timmermansem i komisją. Dwójka się wstrzymała, nikt nie był przeciw. Wszyscy głosowali za Zielonym Ładem, o którym mówił przed chwilą pan. Wszyscy głosowali za tymi niekorzystnymi rozwiązaniami. Z tym, że problem polega na tym, że oni tam głosują za tą komisją, za tym przedstawicielstwem, za tymi absurdami i za korupcją, a przyjeżdżają do nas i kłamią po prostu. Kłamią i przebierają się w inną koszulkę. Tak jeszcze nigdy nie było. Dlatego uważam, że potrzebny jest ruch społeczny, który będzie miał reprezentantów również tam, żeby tam móc powiedzieć, a nie trzeba gromadzić się na ulicy. Dlatego ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi współpracuje z Konfederacją Korony Polskiej i w ogóle mówię, że nadzieję budzi Konfederacja. Thank you.